Siema, z tej strony Walczak. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, co sądzę na temat Mobuli 7. Film powstał dzięki Avifly.pl. Bardzo fajny sklep, macie tam naprawdę wielki asortyment dotyczący FPV. Zarówno macie tam mobule same, tak jak i wszystkie części do niej, które mogą się Wam uszkodzić. Nawet z tego co wiedziałem, to wprowadzili już mobule V3 z kamerą HD. Ale to nie dzisiaj o tym i może kiedyś. Teraz pokrótce powiem Wam, z czego składa się ta mobula. Posiada silniki o mocy 16000 kV. Fly controller, który jest tu umieszczony, jest to F3 z OSD, więc naprawdę nic więcej tutaj do takiego sprzęciku małego nie potrzeba. Kamera, która, jeżeli miałbym ją ocenić tak, po prostu jest wystarczająca do latania i więcej naprawdę nie potrzeba do FPV. Jeżeli wersja trójka ma HD i to nagrywa, no to fakt spoko. Lecz jeżeli potrzebujecie małego racera, którym chcecie sobie polatać po domu lub nie wiem, po działce małej, nie wiem, cokolwiek, na dworze spokojnie dacie radę. To teraz co najciekawsze, wizja, jak i zasięg, zarówno w wersji FlySky, jak i FR Sky. No kurczę, nie można na to narzekać. Tak jak widzicie tutaj na filmie, latam po opuszczonej szkoły przez naprawdę grube ściany i wizja praktycznie jest cały czas bardzo dobra. Musicie wziąć na poprawkę, że jest to nagranie DVR i DVR nie ma takiego dobrego odbierania sygnału jak nasze gogle, więc to jest jeszcze lepiej wygląda. W jednym tutaj momencie widzimy, jak wlatuję sobie wyżej i tutaj prawie całą wizję tracę, lecz to już jest naprawdę spora przeszkoda dla naszej wizji, ponieważ latając tam 5-calowym dronem na odbiorniku, na nadajniku z siłą 200 mW, ja też tam traciłem czasami zasięg, więc to jest naprawdę niesamowite, jak te 25 mW w tym nadajniku działają. I zasięg też jest naprawdę bardzo dobry, bo tak jak mówię, nie udało mi się nigdy zgubić zasięgu w tym małym kopterku. Jest to wersja V2, czyli na tej czarnej, ładnej ramie. Jest ona bardzo elastyczna, przez co jest dużo bardziej wytrzymała niż wersja V1. Ale to nie jest też tak do końca, że ona jest elastyczna i to jest taki mega super plus i jest dużo wytrzymalsza. Teraz tak. Jest wytrzymalsza, to jest prawda, bo nie udało mi się jeszcze jej uszkodzić, poza tutaj na filmie widzicie takim małym uszczerbkiem, który nie wpływa na jakby jej wytrzymałość, ale no udało mi się coś z nią zrobić, tak? Ale za to, przez tą elastyczność, mamy dwa małe problemy. Pierwsze jest to, że tą elastyczność trochę czuć w locie, ale to jest ten mniejszy minus. Drugi minus tej ramy, większy, jest taki, że w kontakcie z jakąś przeszkodą, na przykład ścianą, jak leżycie bokiem i ocieracie o ścianę, to ta rama potrafi się wgiąć tak, że bez problemu może zblokować wasze śmigło. I to śmigło jest przylegające do ściany, to znaczy to, że je odcina delikatnie na chwilę, czyli zatrzymuje, a pozostałe dwa lewe, na przykład jak macie ściany po prawej stronie, dalej pracują. To skutkuje tym, że dociągają się do ściany, leżycie bokiem na ścianie, no i z takiej sytuacji już nie wylecicie, więc najczęściej to się kończy tym, że możecie zdisarmować silnik i poczekać, jak spadniecie na turtlu, to jest bardzo ważne, odwrócić się i lecieć dalej. Nie musicie wstawać, chodzić po tego drona, no bardzo ciężko jest się zablokować tak, żeby nie móc do siebie nim wrócić. I ten turtle mode to jest podstawa takich łupów. Jeżeli coś nie ma turtla, nawet na to nie patrzcie. Mobulka jest wyposażona w tego turtla, chyba bodajże już w standardowym konfigu. Tylko musicie sobie dobry kanał ustawić. I teraz do konfigu już przechodząc, muszę Wam powiedzieć, że standardowy konfig daje naprawdę dużo do życzenia. Tuning tego małego szkraba może Wam zwiększyć zabawę o, kurczę, naprawdę o spokojnie 100%. Będzie fajniej się latało, jeżeli dobrze i przemyślenie ją tuningujecie. Czyli dobrze ustawicie expo na gazie, dobre rate'y ustawicie. Jeszcze co do freestylu.
takimi małymi szkrabami nie da się robić freestyle'u. I sorry, ale nie, to jest zupełnie inna rzecz. To nie jest piątka, to nie jest kład, to jest zabawka. Musicie wziąć na to poprawkę, jeżeli sobie o tym myślicie. Spokojnie możecie kupić takie coś dla swojego dziecka, bo to jest naprawdę bezpieczne. Nie można sobie krzywdy według mnie zrobić takim czymś. No chyba, że to jest córka i boicie się, że sobie wkręci śmigło w włosy, no to to jest chyba najstraszniejsza rzecz, jaką można sobie tym dronem wyrządzić. Poza tym jest tak lekki, ważenie 29,5 grama, więc to jest naprawdę waga, no lipo jest cięższe w piątkach, tak? Nie oszukujmy się. I teraz co? Naprawdę polecam zakup takiej mobuli. W porównaniu do 1S-a, czyli jakiegoś tam Ishin US UR, czy to tam jeszcze jest Tiny Hooka, mamy naprawdę zapas spory mocy, który możemy wykorzystać zarówno na dworzu, i co może się nie spodziewać tego, ale nawet w ciasnym mieszkaniu ten zapas mocy przy dobrym expo, jeżeli się wlatacie w takiego drona, jest bardzo pozytywny. Możecie szybko wyhamować, ponieważ tym łupem zupełnie się lata inaczej jak piątką. Ta moc jest ok. Na początku będzie naprawdę bardzo mocny i bez ścięcia gazu lub bez nałożenia odpowiedniego expo nie da się tym latać w mieszkaniu, ale tak jak mówię, dobry tuning i to zaczyna śmigać naprawdę przyjemnie. Więc tak, w opisie filmu będziecie mieli link do strony Avifly, jak i do tej mobuli. Może wrzucę wam też linka do mobuli w wersji V3 z kamerą HD, bo to pewnie też wam się spodoba, tylko tak jak mówię, to jest zabawka do wyścigów, a nie do freestylu, i nawet zrobienie 6S mobuli nie spowoduje, że to będzie freestylówka. To jest za lekkie, zupełnie inne działanie to ma. No może kiedyś coś przemyślam, że to będzie bardziej latało jak piątka, ale pamiętajcie, przy zakupie wybrać odpowiedni zestaw, czyli na przykład standard albo basic, to zależy, czy chcecie ładowarkę tam na 6 baterii, czy nie. Wybrać odpowiedni odbiornik i po zakupie może nie narzucajcie się od razu na latanie, może zróbcie sobie pakiecik 2, zobaczcie jak to działa i przysiądźcie do Betaflighta, skonfigurujcie to dobrze i poświęćcie z 2 dni, żeby to dobrze stuningować, żeby to latało tak jak wy chcecie, żeby to się was słuchało, i wtedy naprawdę będziecie mieli frajdy z latania z tego, z tym, tym, na tym, nieważne. No i dzisiaj mam wolne i miałem latać piątką, ale nie ma pogody, więc kończę to nagranie. No także trzymajcie się, udanych lotów, miłej zabawy, siema.